Dzisiejsze czytania mszalne niosą nam bardzo zobowiązujące przesłanie. Istotą pierwszego jest Pawłowy obraz sługi Ewangelii, którego odbiciem jest sam Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa. Drugie z czytań przynosi wyzwanie związane z tożsamością ewangelicznego ucznia. Tu punktem wyjścia jest Jezus, ukazujący konsekwencje ewangelicznych błogosławieństw. Zarówno początek listu świętego Pawła do Koryntian, jak i początek kazania na górze są ze sobą zbieżne, nie tylko co do treści przekazu, ale także doświadczenia szczęścia i radości. Paweł utożsamia szczęście z pociechą otrzymaną w darze od Boga, którą dzieli ze swoimi braćmi. Jezus natomiast utożsamia szczęście z błogosławieństwem, będącym stanem świadomości daru, jaki powierzony został osobie, która stała się uczniem. W świetle dzisiejszych czytań nasze wybranie i powołanie kapłańskie jawi się nam jako otrzymany od Boga dar, który ciągle wymaga naszej modlitewnej refleksji nad Jego wielkością. Paweł apostoł wzywa nas niejako, abyśmy z woli Bożej byli sługami Ewangelii. Jezus zaś chce w nas widzieć swoich uczniów, którzy są z Nim blisko, jako ubodzy w duchu, cisi, miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój, gotowi cierpieć dla sprawiedliwości i dzięki temu błogosławieni. Święcenia prezbiteratu zobowiązują nas przeto, abyśmy utożsamiali się z apostołami, najbliższymi uczniami Jezusa, którzy zostawiają wszystko, aby pójść drogą wskazaną przez Niego w kazaniu na górze. Bo tylko wtedy będziemy wiarygodnymi sługami Ewangelii. Drodzy bracia w kapłaństwie, przyjęliście święcenia prezbiteratu 25 lat temu, 12 czerwca 1993 roku, w przeddzień 6. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w Łodzi. Jutro 31. rocznica jego niezapomnianej obecności na ziemi łódzkiej. Jestem głęboko przekonany, że Jan Paweł II był kimś bardzo ważnym, wręcz opatrznościowym dla was od samego początku waszej kapłańskiej posługi w Kościele. Każdy z was mógłby dać osobiste świadectwo o tym, w jaki sposób ten święty papież wpłynął na jego życie, na jego rozumienie kapłaństwa, na jego miłość do powierzonych mu ludzi, na jego oddanie i poświęcenie się Kościołowi. Wszak Jan Paweł II swoim życiem i nauczaniem pomagał nam wszystkim zrozumieć, że trzeba najpierw otworzyć się na Chrystusa i na Jego naukę, stać się świadkiem Jego życia, męki i zmartwychwstania, głęboko zjednoczyć się z Nim przez modlitwę, aby odnaleźć w więzi z Jezusem Chrystusem pełny i ostateczny sens wszystkiego. Całe życie i apostolska działalność Jana Pawła II przepojona była modlitwą, głęboką więzią z osobowym Bogiem. Modlitwa była siłą Jego świętości. Pamiętamy, że Jan Paweł II co roku na Wielki Czwartek kierował do nas kapłanów swój apostolski list.
jednym z tych listów napisał: nasze kapłaństwo musi być związane z modlitwą, musi być w modlitwie zakorzenione. Jest to twierdzenie, którego właściwie nie trzeba uzasadniać, a które równocześnie wciąż trzeba pielęgnować umysłem i sercem, by prawdę w nim zawartą coraz gruntowniej wypełniać życiem. Chodzi bowiem o nasze życie, o samą egzystencję kapłańską w całym jej bogactwie, jakie kryje w sobie naprzód kapłańskie powołanie, a z kolei owa posługa zbawienia, jaka z niego wynika. Wiemy, że to nasze kapłaństwo sakramentalne i służebne jest szczególnym uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusa. Kapłaństwo nasze nie istnieje bez Niego, nie istnieje poza Nim. Nie rozwija się i nie przynosi owoców bez zakorzenienia w Nim. Beze mnie nic nie możecie uczynić, powiada Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, wyprowadzając wniosek z przypowieści o krzewie winnym i latorośli. Potem, kiedy w czasie swojej samotnej modlitwy w ogrodzie oliwnym przychodził do Piotra, Jana i Jakuba i zastawał ich pogrążonych we śnie, budził apostołów słowami: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Modlitwa więc miała być dla apostołów tym konkretnym i skutecznym sposobem uczestniczenia w godzinie Jezusa, zakorzenienia w Nim i w Jego paschalnej tajemnicy. Tym też pozostanie zawsze dla nas kapłanów. Bez modlitwy grozi niebezpieczeństwo owego pokuszenia, któremu apostołowie niestety ulegli, gdy wypadło im stanąć oko w oko ze zgorszeniem krzyża. Jan Paweł II powie, że najgłębszy fundament naszej modlitwy odkrywamy najpełniej, udając się z Chrystusem po ostatniej wieczerzy do Ogrójca. Tam bowiem jesteśmy świadkami modlitwy samego Chrystusa, która bezpośrednio wyprzedza najwyższe wypełnienie się Jego kapłaństwa poprzez krzyżową ofiarę siebie samego. Jest to dla nas kapłanów odkrycie zasadniczej wagi. Za dzień narodzin naszego służebnego kapłaństwa w Chrystusie słusznie uważamy Wielki Czwartek. Pomiędzy ustanowieniem kapłaństwa i Eucharystii a ofiarą krzyża znajduje się modlitwa w Ogrójcu. Modlitwa w Ogrójcu jest jak gdyby kamieniem węgielnym, który Chrystus położył u podstaw dzieła odkupienia świata przez ofiarę złożoną na krzyżu. Musimy, jako uczestnicy Chrystusowego kapłaństwa, złączonego nierozerwalnie z Jego ofiarą, u podstaw naszej kapłańskiej egzystencji kłaść również kamień węgielny modlitwy. Pozwoli nam ona połączyć naszą egzystencję kapłańską posługą. Jakiekolwiek byłoby nasze konkretne zadanie, jakikolwiek rodzaj zaangażowania związanego z pasterską posługą, modlitwa zabezpieczy w nas świadomość Bożych tajemnic, których pozostajemy szafarzami, i pozwoli tej świadomości wyrazić się we wszystkim, cokolwiek czynimy. W ten sposób też będziemy dla ludzi czytelnym znakiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Na wzór Chrystusa kapłan, szafarz Bożych tajemnic jest sobą wówczas, gdy jest dla drugich. Św.
Święty Paweł, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, powie, że kapłan, sługa Ewangelii, pociesza tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznaje od Boga. To modlitwa daje mu szczególną wrażliwość na tych drugich, na ich potrzeby, na całe ich życie i los. Są to przede wszystkim ci, których dobry pasterz stawia niejako na drodze jego kapłańskiej posługi, jego troski duszpasterskiej. Są to dzieci, dorośli i starcy, młodzież, małżeństwa, rodziny, ale i ludzie samotni, chorzy, cierpiący i umierający. Ludzie duchowo bliscy, gotowi do apostolskiej współpracy, ale i ludzie dalecy, nieobecni, obojętni, wśród których jednak wielu jest na drodze refleksji i poszukiwań. Ludzie usposobieni wrogo z różnych motywów. Ludzie znajdujący się w trudnościach różnego rodzaju. Wśród nich ci, którzy zmagają się z nałogami i grzechami, ci, którzy walczą o wiarę i nadzieję, tacy, którzy szukają pomocy kapłana i tacy, którzy ją odpychają. Jak być dla nich wszystkich i dla każdego z nich na wzór Chrystusa? Jest to zawsze jakaś próba miłości. Próba, którą podejmować musimy przede wszystkim na gruncie modlitwy. Wszyscy też wiemy dobrze, że ta próba kosztuje. Ile kosztują czasem zwyczajne z pozoru rozmowy z ludźmi, a ile posługa ludzkich sumień w konfesjonale, a ile ta troska o rodziny w ich współczesnych trudnościach i kryzysach, czy to będzie każdy z osobna, mężczyzna czy kobieta w swej ludzkiej i chrześcijańskiej godności, czy to wreszcie będzie Kościół wspólnota jako parafia, wspólnota wciąż podstawowa, lub też owe grupy, stowarzyszenia, które służą odnowie człowieka i społeczeństwa w duchu Ewangelii. Modlitwa jest nieodzowna, ażeby zachować pasterską wrażliwość. Modlitwa pozwoli nam pośród różnych przeciwności sprostać tej próbie miłości, jaką jest życie każdego człowieka, a życie kapłana w sposób szczególny. Moi drodzy bracia kapłani, którym dano mi było przed 25 laty udzielić święceń kapłańskich, w chwilach naszych, niekiedy trudnych doświadczeń, starajmy się być z Jezusem na górze błogosławieństw, aby wsłuchać się w Jego Słowo i pojąć w miarę naszych ludzkich możliwości, że wszystkie błogosławieństwa najpełniej realizują się w Nim, szczególnie mocno i wyraziście w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Patrząc na Niego, jak powie święty Jan Paweł II, zrozumiemy, co znaczy być ubogim duchem, cichym i miłosiernym, co znaczy płakać, pragnąć sprawiedliwości, być czystego serca, wprowadzać pokój, cierpieć prześladowanie. Kiedy zaś będzie się zdawało, że przeciwności, na jakie trafiamy, przerastają nasze siły, przypomnijmy sobie to, co Ewangelia mówi o Chrystusie w ogrójcu. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił. Wracajmy często myślą i sercem do Wieczernika i do Ogrójca. Tam znajdujemy samo serce naszego kapłaństwa w modlitwie i przez modlitwę. Amen.